Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną H2O.net. Net. Kurczę, no trudna nazwa, tak? W sumie niby prosta, trudna do wymówienia. H2O.net. W sumie proste, no ale tu się ciśnie onet. I tutaj mamy produkt Rapid, czyli kwasowy środek, przepraszam, silny środek do czyszczenia felg. O, to jest tak napisane, ale jest to kwasik. Jest to kwasik, tak jak widziałeś, pH 2,5. I zacznę tutaj od zapachu. Upsa. Bła, z butli czujesz zapach ten kwasowy. Czuć go, że jest to kwasik. Ale aplikując go na felgę, rewelacja. Pojawia się taki słodkawy zapach. Ja go porównuję do mojego ulubieńca, czyli do Detail Ink, co mają ten swój kwasowy środek do felg, bardzo fajny, co się fajnie pieni. I to jest to samo co Black Auto Cosmetics. Tam też mają właśnie taki kwasik, który też się fantastycznie pieni. Myślałem, że ten produkt dołożyłem sipko spieniające, że będzie fajnie się będzie fajnie wyrzucał pianą. No niestety nie. Ale produkt z wszystkich kwasów chyba, które do tej pory miałem, tym najlepiej się pędzluje. Pomimo, że Detailing i Black Auto Cosmetics fajnie też robią pianę, ten ma niesamowity poślizg. W ogóle tak jakbyś nie jechał kwasem. Naprawdę. Do tego taki słodkawy zapach, który w ogóle odczuwasz tak, jakbyś naprawdę nie jechał kwasem. Czymś przyjemnym, jakimś neutralnym produktem. I jak było widać, siłę czyszczącą ma całkiem fajną. Naprawdę zebrał to, co powinien zebrać. Ogólnie moim zdaniem stawiam go na równi z Detailing i Black Auto Cosmetics. I tutaj mam, kurczę, takie wahanie, jeżeli chodzi o zapach. I, czyli tym się na pewno lepiej pracuje. O, tym mi się przyjemnie pracuje, jeżeli chodzi o pędzlowanie. Poślizg, ta piana taka jest fajnie, tak jakbyś, kurczę, jakby on był z olejkiem. O właśnie, w ten sposób, że taki naprawdę taki, ta pianka taka jakby masełkowa, oleista, super. Pod tym względem bomba. Ale co jest jeszcze fajne przy tym produkcie? Rozcieńczyć go sobie możesz 1 do 5, 1 do 4, jeżeli nie chcesz atakować mocnym kwasem. Tu gdzieś chyba nawet jest napisane. Tak, on. Takie, powiedzmy, słabe zabrudzenia 1 do 4. I właśnie przy stężeniu 1 do 4, 1 do 5 na mańku kończyła mi się, tak można powiedzieć, powłoka. I odetkałem ją. Pędzlując. Właśnie rozcieńczenie 1 do 4 idealnie naprawdę odświeżyło powłokę. Idealnie. Znaczy ona się już skończyła tam, tak naprawdę to była jedna wielka tafla i tam powiedzmy na dwóch ramionach jeszcze odżyło, jeszcze odetkało. Także pod względem odtykania super. Nie próbowałem na lakierze, jakoś nie miałem potrzeby. Do lakieru myślę, że mamy stosowne środki, więc nie ma sensu wskakiwać, ale może kiedyś popełnię i powstanie kolejny film z odetkania właśnie tym produktem przy rozcieńczeniu 1 do 4, 1 do 5. Jak dla mnie produkt naprawdę, jeżeli chodzi o kwas, to jest kolejny, drugi mój ulubiony pod względem pracy, zapachu, przyjemności z pracy, bo kurczę, są kwasy, które powiedzmy tam zbierają w miarę, ale tym się nie da pracować, no to jest miazga po prostu, to jest mordęga. Tempo to idzie, śmierdzi niesamowicie. Przy niektórych produktach to w ogóle trzeba uważać, żeby nie przegiąć, bo są nieprzewidywalne. Tu tego problemu nie ma. Najwyżej zrobisz powiedzmy dwa podejścia, raczej one ładnie, fajnie zbierają, moim zdaniem super. Adekwatnie do tego jak pachną, może to nie jest miły zapach, nie jest to miły zapach z tego względu, że z butli ciągnie tym kwasem i dopiero zaczyna się jazda właśnie jak zarzucić na felgę. Dla mnie produkt naprawdę fantastyczny, bardzo mi się podoba i zostanie u mnie na stałe. Zostanie u mnie na stałe, będę go chciał mieć. Szkoda tylko, że nie wyskakuje z niego pianka jeszcze, za to mi zaraża, że się tak nie spienia, bo wtedy mógłby dłużej sobie poleżeć na feldze. A, właśnie, i tak jak widziałeś, gruby osad z rdzy na ciężarkach. Pięknie zebrał, co? Stosowniejsza szczota i poszło ładnie, naprawdę przyzwoicie. Także powiem tak, w tamtym roku moim takim osobistym odkryciem i miłym zaskoczeniem była firma Black Auto Cosmetics, cena, jakość, bomba, w ogóle dla mnie to jest hicior 2019, a w tym roku, na chwilę obecną, naprawdę, bo wiedziałem, że jest ta firma, ale nigdy nie było mi jakoś do niej po drodze,
I mówię, a w końcu zamówię kosmetyki. I nie żałuję. Dla mnie, jeżeli chodzi o 2020, firma H2O właśnie .net jest takim, znaczy odkryciem. Cieszę się, że kupiłem te kosmetyki i że cena naprawdę jest fantastyczna do jakości. Nie będę ci już więcej marudził. Powiedzmy, że się trochę rozgadałem. Dzięki za obejrzenie. Polecam. Naprawdę fajny kwasik. Nie jest drogi. Jak się zastanawiasz, czy warto? Moim zdaniem warto. Naprawdę warto. Mnie ten środek kupił. Dzięki za obejrzenie. Ja się z tobą żegnam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!